wspaniała wycieczka, nie? Spontan. Jesteś teraz reżyserem, tak? Tak, jestem reżyserem kina. Tragedia. Mijamy teraz Wiedeń. A tu jedziemy, kurwa, Linz, Graz. To są, kurwa, kluby, to są miasta, które zna się, kurwa, bo się interesuje człowiek ligą austriacką, dlatego, że czasami nie ma co grać i trzeba nią grać. Ale Civic, jak, kurwa, masowy są. Potem jeździ taki chłop z Civiciem, zardzewiałem. Potem przyjedzie do Polski taki Civic i będzie w ogłoszeniu napisane, że w polskim ogłoszeniu, że nie, że igła raz, a dwa, że Austriak pod kocem trzymał. Miałem pójść spać, ale była pełnia i kurwa nie zasnąłem i Mariano też ma problem z spaniem, jak jest kurwa pełnia, nie? Czuję się delikatnie zbombardowany. Prawie tak, jakbym wracał kurwa z ultrafioletu, nagrzaną taksówką, kurwa, do jakiegoś Stasia. Ale co, to jest Łasica, czy to jest? Gdzie? Tu. To będzie kurwa ten, Maniek, to będzie... To jest grostaj, ale jemu się chce pić, mały ten, mała Łasica. Mu się chce piskać. No widzisz, jak biegł z wywalonym jęzorem, chłopie? Ściadę, kurwa. Jak biegł z wywalonym jęzorem? Ty, Mariano, jesteś, kurwa, ornitologiem, bo potrafisz, nie potrafisz rozróżnić mewy od od szczura lub gronostaju, albo kurwa łasicy. Grąsa, jakaś łasica to z daleka, wie. No grąsa się nic nie różni od łasicy prawie. Jest no to... gronostaj, kuja, kuna, łasica wyglądają prawie tak samo. To ja dużo. Miałem dopuszczając z biologii, ale wiem. O tak byśmy sobie jechali, nie? Kabriolet to jest bardzo dobra rzecz, nie? Przydałby mi się kabriolet, bo gdybym nim jeździł, to by mi głupota z głowy może wywiała. Janusz co? I Grażyn. Lepszy bidny Janusz niż bogaty Achmed. Nie, to Mariano, co się stało? No to gaz się skończył. Chyba za dużo wody, nie wyczerpali na 16. Co jest, kurwa? No to jest! To ledwo zipi człowieku na klima. Przecież się to podosimy, ludzie, kurwa. Helmut! To będzie maczuła Herkulesa, nie? Mariano po prawej. Tak. Ojcowski, Jura Krakowsko-Częstochowska, ojców tak zwany. To będzie większe, to będzie matków. Co ojców, to będzie matków. To będzie matków. Za chwilę wjeżdżamy właśnie do słonecznej Italii, ale... Nie taka ta Italia słoneczna, jaką ją malują, mam okulary przytemnione, to nie widzę. Podróż de facto nawet nie jest taka męcząca, nie? Mimo, że człowiek nie spał, nie? W ogóle, to nie jest męcząca. Ponieważ odbywa się w miłej atmosferze. Cały czas. Przyjaźni. Miłości. I pokoju, tak. Ten filmik kręcę po to, żeby was wszystkich wkurwić tak naprawdę, nie? Żeby wam pokazać, że mam, kurwa. I mnie, kurwa, stać. Zmontuję to tak, że to będzie, no. W ogóle zabrałem z okazji urodzin, tak? Do Bolonii. A Mariusz już takim romantykiem zabiera bez okazji, kurwa. Po prostu wie. Oczywiście. Mariusz jest dopiero rycerzem. Ja to z okazji urodzin, ja to chuj, nie? Ja to po prostu musiałem, nie? Coś wymyśleć, no i poszukałem prostego rozwiązania, nie? Ale piękne widoki, naprawdę widoki są po prostu cudowne, kurde, jestem zachwycony, no. Patrzcie, co się dzieje, za mną chińscy turyści z Japonii. Każdy ma aparat i robi zdjęcia. Pewnie wielu z was się zastanawia, co w przyszłości będzie robił Damian. Damian zawsze po prostu, kurwa, żyje ze swojej pasji i tak dalej. Nie, Damian, tak, ale oprócz tego, jeżeli chodzi o plany biznesowe, to pójdę do Stelli i zostanę, kurwa, ucznikiem. Będę, kurwa, celował. Na przykład widzimy holenderski sposób podróżowania. Holendrzy bardzo często właśnie jeżdżą sobie kempingami. Nie wiem po co, na co. Nie, no bardzo, bardzo piękne to. Bardzo piękne. Jesteśmy w ogóle w miejscowości Villach. Przed chwilą minęliśmy skoczni narciarskie, legendarny, gdzie... Italia, za kilometr Italia. Italia za kilometr? Tak jest. Trzeba mieć, kurwa, zdrowie, żeby tak siąść w samochód i jechać, wiesz? Ja teraz
trzeba mieć zdrowie, żeby tak wsiąść jechać, a miałem iść już kurwa do... Miałem już się zgłosić, pisać wniosek o rentę i tak kto mi w to uwierzy? Dużo kretów tu musieli mieć, nie? Ona się z kretami walczy w Austrii, wykorzystuje się do tego, żeby kurwa kopały tunele. A ona znowu na działkę. Tak, jeżeli jesteś rolnikiem i wybijasz biedne krety, żeby ci nie wyjadały kurwa marchewy czy czegoś innego, to lepiej weź je, zatrudnij i wpierdolę je do góry, żeby ci wydrążyły taki tunel, nie? No i co, lecimy na mecz Polska-Włochy do Bolonii. Mecz Polska-Włochy Euro U21 we Włoszech, Bolonia. Złączył się z narodem! Zaraz zaczynamy. Włochy mają przepakę, nie? Mam nadzieję, że powalczymy. Na razie jest tak, jak jest, no. Zobacz. Włosi cisną, na szczęście nie strzeli, ale Polacy nas strzelą, nie? I Polska wygra. Wierzymy w to mocno, atmosfera jest bez kitu gorąca, nie? Akurat teraz, kurwa, chciałem to pokazać i akurat ucichło, nie? Najlepsza w tym stadionie jest ta wieża, nie? To jest pierdolony klasyk, nie? Ale cześć, człowieku! Kadenaccio, Polonia Kadenaccio. Nie, już to piwo, kurwa, widzisz to piwo? Krystian Bielik! Ej, tego księdza trzeba pilnować teraz. No kurwa, tam podwajać go trzeba. Jest i to? Nie ma? Co? Nie ma! Dobrze! Ja powiem tak, że sędzia wcale nie jest taki chuj, jak myślałem, nie? Doliczony czas gry, sędzia doliczył 4 minuty. Jeeeej! Na miękko. Tak miało być, no. Mariano, zdobyłeś kurwa dzisiaj po prostu z Klaudią Bolonię, nie? Udało ci się, tak, nie? Tak, udało się. Ale przyznaj, kto wiedział, jaki będzie wynik po pierwszych trzech akcjach, kiedy kurwa, no? Typer. Ja wiedziałem, powiedziałem, że będzie 1-0 po Farfocu i tak się skończyło. Włoskie podaje się do barw narodowych, nie? Kurwa, już w koszu leżą, kurwa. Nie ma, nie? W Polsce dzień do pomyślenia, nie? Żeby flaga leżała w koszu, nie? Co? No zobacz, patrz, chodź pokażę, flaga? Patrz. Zobacz, no jak, leżą wszędzie. Cały kosz pełen flag. Jak z chlebem, nie? Jak z chlebem. Nawet to pasuje, powiem ci, bo melon jest... Ale melon widzę, jest... że to jest normalnie danie w restauracji? Słuchaj, melon jest mega słodki, aż jest, a ta pszczyka ramieńska jest słoneczna, tak to przełamuje ten smak, nie? Na szlugę, nie? Sassuolo, kochani, Sassuolo. Gdzie Mariano jest teraz? Gdzie? Maranello, tak? Ferrari. W fabryce Ferrari, więc stąd pochodzi Ferrari. Ło. Co? We are tourists from Poland. We are tourists from Poland, okay? On wygląda jak Kalibra, nie? Z polskich podwórek, Mariano. Modna kiedyś była na polskich podwórkach Kalibra, nie? Zazwyczaj była nieco bardziej obniżana. Mariano, miała ładniejsze zderzaki, nie? Z przodu się wychodzi. Dobra, powoli idzie, no.
zrobiliśmy, Mariusz, dobry uczynek, nie? We Włoszech ma na przykład GLS, GSL, a w Polsce masz, kurwa, PSL. PSL masz w Polsce. Jarosław Kalinowski, pozdrawiam cię, kurwa. I panie premierze Pawlak również. Będę na drodze. Ale są też plusy zimy, nie? Są też plusy nam, że zimy. Plusem zimy na przykład, zimna, jest to... Można piłować golfa na resztę, to wiedzą. Albo... Tak, i kurwa... I robić tak zwane drifty, kurwa, tam na ręcznym, bez sennego napędu. Ale też na przykład w Polsce to można też na przykład dzięki zimie można rzadziej mieć zęby, nie? Zawsze masz mroźny, kurwa, świeży oddech. To teraz, kurwa, robimy? Gonimy chuja, no zobaczcie, oddyszy, nie? Badaty chuj. Ale nie będziemy mieć do Werony, bo takie dramaty się rozgrywają, kurwa, u nas na co dzień, jak w Romeo i Julii. W tym busie to jest, kurwa, jeden co? Dramat do czasu. Jeden wielki dramat do czasu. Czyli ta historia w ogóle szekspirowska nie interesuje w ogóle, kurwa, bo ja mam gorzej niż Romeo. Piękne Włochy. Ładnie w którego pasuje do tych Włoch, nie? Ja nie jadę. Co? Ja nie jadę. A niech zostaje. Za solo z nimi tam, nie? Może być. Krzysztof Jackowski. Edyta Górnik. Ja jestem Jackowski, bo przewiduję zawsze wszystko. Za 300 metrów. Ja mogę przewidywanie Mariusz Pioły. Meczów nie, ale na ludziach. Dzwoni. Mariusz. Na ludziach też się nie powiedział, że premier Warszawy będzie jaki rozpierdoli Trzaskowskiego w pierwszej turze, także... No ja, kurwa, Jasnowidz. Barbara Kurdejsza. Nie tam. Janusz Korwin-Mikke. Przejdź to rondę. Ej, Mariusz, ty masz ze mną wspólnego. O, mój idol polityczny. Tutaj, Mariusz, tu. Wszystko jest jak należy. Palmy są. Palmy są, ja jestem, czyli wszystko jest. Dziewczyny są. Krzyczą. Krzyczą, dobrze krzyczą. To znaczy, że żyją, Mariusz, nie? Ciao ragazzi. Tutti frutti prostitutti. Prosciutto, Mariano. Gdzie jest to pani? Sirmione, jestem w Sirmione, nie? Żar, kurwa, leje się z nieba i po prostu nie podoba mi się to w ogóle. I kurwa, mam czarną koszulkę, no. To sami taka to. Mam białą, albo chodzi... Mam masz? No. Gdzie ją masz? Tu, czystą. Skąd masz tą ojcówkę? No przywiozłem ci do spania, czy tam do czego? Dawaj tą ojcówkę. No mówiłam, przecież się darły. To się dar, to się dało. Ja do tego zmierzam, bo ja mam to jak wejdę, to tak. Kurde, moim zdaniem to więcej nie trzeba, nie? A to jest zamek na wodzie. Ula, to jest ten zamek na wodzie, tak? Powiem wam, że to... Kozacka miejscówka. Kurde! Jezu, jaki znalazł, chyba, nie? To tam jest, skróta, no to tam chodzi. Powiem wam szczerze, że Beskidu dawno nie byłem w takim ładnym miejscu, nie? Ostatnio się w pokoju byłem, to mi się tak podobało. Jak mi posprzątałaś? Mariano, kurwa, ty jesteś bez kitu. Szkoda, że tej reklamówki nie masz z Biedronki. Tak była kocham, nie? GoPro, tak jak się uda. Bo chcę złapać kaczkę! No tutaj zameczek mamy taki właśnie. Tu mam o, w tym... Tu mamy swoje kwatery, nie? Takie kurwa lipne, wiesz. Domki holenderskie. Ja byłem na Ukrainie. Jestem wkurwiony Sasza teraz. Nie, teraz już się tak nie noszą. Jak się nie noszą? Polscy podejrzeli, że się chodzi źle. Nie! No przyjeżdżałem tu, Mariano, we wrześniu, nie? Jeszcze nie wiadomo, w jakim składzie. Zbieramy się we wrześniu. Jebnięty, ale to jest twarzak. To są same rzeczy klubowe, patrz. Ja mam BVB.
A kołdrę mam, z tego. Kołdrę mam BVB, a poduszkę z Bayernu Monachium. My zostałem, bierzcie samochód, jedźcie, nie? Weźcie, sprzedajcie mój samochód, ja mam, go przepiszę teraz, nie? To wyście mi tu pieniądze, nie? I Mercedesa sprzedajcie, nie? Z Marusiem wrócimy na Boże Narodzenie. Dobra, ciao Mariano. Mariano, jak sprzedacie mój samochód, to wyście mi pieniądze, dobra? Tylko w miarę szybko, bo ja mam tylko 200 euro, nie przeżyję tutaj tak zbyt długo. Dobra, na razie. Ciao. Jadą. Na razie. Alpy są super, kurwa. Przepiękne. Polecam. Tutaj też zostajemy, nie? Nie jadę nic. Ja już miałem jechać wtedy, ale jak zadzwoniłem, żeby po mnie wrócili, ponieważ tam mam parę kontraktów poważnych do wypełnienia. Tak tam został, nie? Ale miałem takie zobowiązanie, żeby, nie wiesz, ugotowali wierzyciele, nie? Trzeba, wiecie, oddać Vivusa, Providenta, Bociana za ten wyjazd. Ale Mariusz, ale Austria to jest taki bardzo pokojowy kraj, nie? Taki bardzo gościnny, nie? Nawet na fladze mają, kurwa, zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu, naprawdę.